Buena. Dzień dobry. Pasa. Wejdź. Permiso. Bienvenido. Witaj w moim świecie nieco chaotycznym i na wpół pustym. Wyczułem, że masz dobry gust, ale nie, że tak wytrawnie. Moje obrazy jadą z Nowego Jorku, bo wczoraj zakończyła się wystawa, więc mam tylko jeden. Jasne, ty też malujesz. A kto jeszcze maluje? Chodzi o to, że w dodatku malujesz. Widać mój pokój. Cały. Przyrzekam nie podglądać. Zabieramy się do rzeczy? Świetnie. Najpierw piwo na odwagę? Bardzo dobry pomysł. Masz lodówkę? Tak, mam, ale... Ale co? Nie nic. Masz na coś ochotę? Na ciebie, cukiereczku. Ale najpierw pójdę do lodówki. To pierwsza rzecz, jaką wstawiłam. Druga to łóżko. To może być? Doskonale. Lubisz filozofię? Tak. Lubię odmienne sposoby myślenia. I wschód? Uwielbiam. Marzyłam, żeby zostać gejszą. Interesuje mnie kosmowizja Orientu. Wspaniale. Ale takie tematy wymagają więcej piwa i więcej spotkań. Wypij za pierwsze. Wina? Białe jest cudowne z lodem. Tylko, że na pusty żołądek mi zaszkodzi. Zamówmy coś. Sushi. Z nikim nie mieszkałaś? Dzięki. Nie mówiłam tego. Nigdy nie kupowałam, wynajmowałam, ani nie urządzałam z kimś domu. Ale czasem pomieszkiwałam u kogoś, a czasem ktoś u mnie. Ja z nikim nie mieszkałem. Nie? Szczęśliwy zbieg okoliczności. Jestem chyba na to zbyt sztywno poukładany. A ja zbyt wolna. Jak dwie strony monety. Dwie skrajności. Przeciwne bieguny, które się przyciągają. Tak mówią. Tak. No co? Tak mówią. W porządku? Tak. Co ci jest? Nic, nic. To nic wydaje się spore. Nie, zawsze tak się czuję, będąc z facetem. Jak? Myślę o moim pierwszym mężczyźnie. O tacie? Nie. To żart, wybacz. Stosunki z tatą nie wymagają psychoanalizy, choć mogłyby przy takiej różnicy wieku. Jest starszy? Tak. Ale wiesz co? Zapomnijmy o tym. Ty zaczęłaś temat. Nie chcę o tym mówić. Tylko wino tak na mnie podziałało. Nie chcę. To nie mówmy. Co się stało? Nakryłam go w łóżku z moją siostrą. Dawno temu? 20 lat. Wciąż o nim myślisz? Czasami tak. Zadał mi wielką ranę, która się już zabliźniła, ale... Był nie tylko moim pierwszym facetem, ale i pierwszym rozczarowaniem. Pierwszy raz ktoś mnie zdradził. Nie spodziewałeś się, że jestem taka miękka? Nie.
Nie spodziewałem się, że spotkam kobietę tak cudowną, piękną, wrażliwą, inteligentną, wspaniałą. Nie mogę uwierzyć, że już świta. Tylko się nie skarż na podsiniałe oczy. Nie, birbanci się nie skarżą. Zamienię ci wino na kawę. Dobrze. Twe życzenia są dla mnie rozkazem. Na pewno? Tak, umiłowany. To poproszę buzi. Jeszcze? Jeszcze. Dość, nie wykorzystuj sytuacji. Kawa. Buzi. Obyś lubił sypaną kawę, bo nie mam pojęcia, gdzie jest ekspres. Gdzieś spakowany. Lubię wszystko, co ty zrobisz. Świetnie. Słodka, gorzka, z mlekiem? Ty decyduj. Dobrze. Co się dzieje? Muszę iść. Poważnie? Nie zostaniesz na śniadaniu? Za pół godziny mam zebranie w pracy. Następnym razem. Wiesz, jak to się nazywa? Prawo Murphy'ego. Niemożliwe. Mam nadzieję, że niewczesna dezercja nie zepsuje naszej wspólnej nocy. Na pewno nie. Dziękuję. Byłaś cudowna. Cześć, cukiereczku.